Trenerze, remisujemy 0-0 na ciężkim terenie Wełku. Czy ten dzisiejszy remis to jest cenny punkt, czy też strata dwóch punktów? Myślę, że to jest cenny punkt mimo wszystko. Graliśmy na wyjeździe, szanujemy ten punkt, bo naprawdę był dzisiaj bardzo ciężko wywalczony. Był to dla nas bardzo ciężki mecz, zdawaliśmy sobie sprawę, że zespół gospodarzy po dwóch ostatnich przegranych meczach będzie chciał się zrehabilitować na własnym boisku. I tak to też wyglądało od początku meczu. Natomiast my staraliśmy się dzisiaj zagrać swój mecz, staraliśmy się utrzymywać przy piłce, staraliśmy sobie stwarzać sytuację do zdobycia bramki. Natomiast w pierwszej połowie zarówno jeden, jak i drugi zespół stworzyły sobie może sytuacje nie stuprocentowe, ale sytuacje, w których można było na pewno zagrozić i zdobyć bramkę. Myślę, że w dzisiejszym meczu nam zabrakło troszeczkę w tych decydujących momentach skuteczności, bo pod koniec meczu zdominowaliśmy przeciwnika, stwarzaliśmy sobie dogodniejsze sytuacje i zabrakło troszeczkę tej zimnej krwi pod bramką przeciwnika, bo naprawdę były takie 2-3 sytuacje, gdzie mogliśmy ich, że tak powiem, w końcówce meczu tutaj dobić tą jedną bramką zwycięską. W 32 minucie z powodu kontuzji musiał zejść Krystian Słowicki. Jak z jego zdrowiem i czy to znacząco skomplikowało panu plan taktyczny na to spotkanie? Znaczy, to nie była żadna kontuzja. Wiemy, że Krystian ma uraz nosa, miał zabezpieczenie, natomiast zgłosił tutaj kontuzję w takim sensie, że nie do końca w tej masce mógł tutaj na boisku dobrze funkcjonować jako z piłką, dlatego podjęliśmy decyzję, że nie ma co na siłę trzymać zawodnika na boisku, wpuściliśmy innego w jego miejsce. Mieliśmy przygotowany na to plan, bo zdawałem sobie sprawę, że może taka sytuacja w tym meczu nastąpić, ale myślę, że Krystian w tym tygodniu dojdzie raz, dwa do siebie i będzie już do dyspozycji w następnym meczu mistrzowskim trzeciej lidze. Dzisiaj zabrakło także Adrianów Korzenieckiego, Wróblewskiego, a także Łukasza Suchockiego. Jak z ich zdrowiem? No, widzimy, że ta runda wymaga naprawdę bardzo dużo poświęceń na boisku, bardzo dobrego przygotowania. Każdy z zespołów mały zaczyna mieć swoje problemy kadrowe, również i my, ale myślę, że za chwilę będziemy szybko mieli tych zawodników do dyspozycji. Adrian Wróblewski już wchodzi w trening, Adrian Korzenieski, zobaczymy, jak to będzie wyglądało po USG w poniedziałek, natomiast Łukasz Suchocki myślę, że też 2-3-4 dni maksymalnie i też będzie już w normalnych treningach, także powinniśmy na tą drugą część rundy mieć już to optymalne zestawienie. Przed nami środowe, pucharowe spotkanie z Różnowem. Jakie podejście do tego spotkania? Pewnie więcej minut dostaną ci, którzy dotychczas grali w mniejszym wymiarze. Podejście będzie takie same jak do każdego innego meczu. Oczywiście to jest mecz pucharowy. Na pewno przy tej ilości meczów musimy w końcu tutaj też dokonywać rotacji personalnych, bo jest to normalne. Ci zawodnicy, którzy do tej pory grali troszeczkę mniej, mają mniej tych minut rozegranych na boisku, na pewno dostaną ode mnie szansę, ale będą mieli też okazję udowodnić, że zasługują na to miejsce. Jest to dla nas tak samo ważny mecz jak każdy inny i postaramy się go, bo chcemy go wygrać przez rozegranie dobrego meczu.